Śląska logopedia ma bardzo długą tradycję. Począwszy od księdza Wilczewskiego, ale również pana doktora Chęćka, który przez wiele lat tutaj był animatorem ruchu naukowego na Śląsku. Pani doktor Michała Gwidera, obecnie Joanna Trzaskalik, to są osoby, które działały i działają w Polskim Towarzystwie Logopedycznym. Bardzo silne są tradycje logopedyczne na Śląsku. Już choćby takie w pewien sposób sformalizowane. W 1979 roku powstało koło działające przy Polskim Towarzystwie Logopedów, zrzeszające właśnie logopedów, które przekształciło się w 2002 roku na Śląski Oddział Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Obserwować miejsce, kolejne miejsca aktywności naszego mózgu w trakcie wykonywania danej czynności. Wiedza, jaka stąd płynie, jest ogromna. To jest piąta konferencja Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Nasza pierwsza, jako fundacja, jako współorganizatora. Udało się ściągnąć specjalistów wybitnych z Belgii, z Czech, z Rosji, z Ukrainy, ze Stanów Zjednoczonych, dlatego że udało się fundacji pozyskać dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę. To, że są tego rodzaju programy grantowe, jest niezwykle ważne dla nas, że mogą nas wspierać w tych działaniach, które są naszymi działaniami statutowymi, czyli upowszechnianie wiedzy, upowszechnianie wyników nauki. Terapia nie ma na celu zadowolenia logopedy, a pomoc klientowi. Udało nam się w jednym miejscu zgromadzić wybitnych specjalistów polskiej logopedii, ale i też zagranicznej logopedii. Śląska logopedia przyciąga świat, to bezwarunkowo. Logopedia rozwija się tutaj od wielu, wielu lat. Jest bardzo wielu ważnych logopedów, działaczy na rzecz komfortu w komunikacji i wielu ekspertów, praktyków. W Instytucie Języka Polskiego imienia Ireny Bajerowej pracują dwie panie, które specjalizują się w logopedii. Jest to pani profesor Flutowa-Wojciechowska, wybitna specjalistka w zakresie logopedii, zaburzeń mowy i specjalizująca się w zaburzeniach płynności mowy pani profesor Węsierska. Przyszła pora na celebrację. Będą Państwo świadkami wręczenia nagrody Polskiego Towarzystwa Logopedycznego dla wybitnych logopedów. Tegoroczną laureatką nagrody została pani Marzena Lampart. Marzenko, gratulujemy, wszystkiego dobrego. Jesteśmy dumni, że możemy Cię dzisiaj nagrodzić. Moja działalność społeczna to jest właśnie organizacja spotkań szkoleniowych dla logopedów z takiego środowiska lokalnego dla słuchaczy logopedii, których jest coraz więcej, ale wiadomo, że ta wiedza nie jest taka dostateczna. Poszukują oni wiedzy praktycznej, a przede wszystkim poszukują kontaktu z osobami, które już praktykują od lat. Poza tym publikuję też różne rzeczy o tematyce logopedycznej, prowadzę takie działania profilaktyczne na rzecz środowiska. Podstawową podporę aktywności logopedii jest teoria i praktyka zaburzeń mowy, bo logopeda diagnozuje zaburzenia mowy, buduje programy terapii i prowadzi terapię. Testy mogą być jedynie narzędziem, które będzie dla nas pomocne, ale nie mogą być główną osią naszej diagnozy. Musimy popatrzeć na cały obraz. Jestem zachwycona. Tym bardziej, że jestem tym razem bardziej jako słuchacz, mogę w pełni oddać się rozkoszowaniu tym, co tu się dzieje merytorycznie. Mamy wspaniałych prelegentów, naprawdę rewelacyjnych. Mnie osobiście największą radość sprawiły dwa wystąpienia. Pana profesora Woźniaka z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i pana profesora Kurta Egersa z Uniwersytetu Tomasza Mora w Belgii. Muszę przyznać, że to był miód na moje serce. O tym, jak uprawiać współczesną logopedię, jak starać się wdrażać logopedię opartą na dowodach. Logopedia jest sztuką, ale nie jest szarlatanerią.
Mam w głowie pełno różnych myśli i refleksji. Na początku pojawia się taka to oto myśl, że logopedia w Polsce ma się całkiem nieźle. Że podobne problemy jak u nas zgłaszają nasi goście z Belgii, Czech, Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych. Druga myśl, która pojawia się w mojej głowie, dotyczy bezwzględnie pacjentów, dzieci i dorosłych z zaburzeniami mowy, którzy, myślę, dzięki tej konferencji skorzystali, chociaż nie byli uczestnikami tej konferencji, ale uczestnikami konferencji byli ich terapeuci, ich logopedzi. W związku z tym ufam, że będą potrafili lepiej diagnozować i prowadzić terapię logopedyczną. Ma zaniedbanie prostu języka, dlatego jest rozleniwione i tak było pacjentce podniebienie. I proszę dziecko, przełknięcie. Konferencja jest cudowna, atmosfera jak zawsze jest wspaniała i wiele ciekawych dyskusji. Bardzo dobrze jest porozmawiać ze znanymi osobami, skonfrontować swoje poglądy. Super. Bardzo dobre miejsce, konferencja rewelacyjna, także polecam w przyszłości przyjrzeć każdemu. Ja przyjechałam z Lubelskiego województwa, więc tym bardziej miałam kawałek drogi, ale jestem zachwycona, zadowolona, także naprawdę i merytorycznie, i organizacyjnie. Super. Ja jestem zachwycona wszystkimi wystąpieniami. Naprawdę poziom jest międzynarodowy i bardzo polecam wszystkim udział w kolejnych edycjach. Myślę, że najbardziej interesowała mnie wypowiedź pani profesor Kulty Wojciechowskiej na temat efektywności naszej terapii. Myślę, że to jest coś, co nurtuje nas, logopedów. Cały czas sobie zadajemy pytanie, czy aby na pewno jesteśmy skuteczni, chcemy takiego potwierdzenia nie tylko ze strony rodziców, ale też my chcemy wiedzieć, że wykonujemy swoją pracę dobrze. Logopedia przecież z językoznawstwem, czyli dyscypliną filologiczną, jest bardzo ściśle związana i myślę, że to dobra prognoza dla Wydziału Filologicznego, że mimo tradycyjnej nazwy, która być może w takim ogólnym, szeroko rozumianym pojęciu nie kojarzy się z taką dyscypliną jak logopedia, to tutaj miejsce na Wydziale Filologicznym dla Logopedii jest. Jest go coraz więcej i my się bardzo z tego cieszymy, dlatego że jest to dyscyplina, tak jak mówiliśmy, łącząca badania naukowe z praktyką, z dokonaniami praktycznymi i pokazuje, że uniwersytet to jest ta przestrzeń, w której kształcimy oczywiście przede wszystkim krytyczne myślenie, ale też pokazujemy pewne umiejętności, uczymy pewnych umiejętności. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego prowadzi badania logopedyczne od wielu lat. Przedsięwzięcie, jakim była Międzynarodowa Konferencja Logopedyczna, zrobiona z wielkim rozmachem. Mieliśmy wspaniałych prelegentów, uznane autorytety światowe mówiły nam o logopedii. Jest możliwa do zrobienia tylko wtedy, kiedy działa się wspólnie. W dzisiejszym świecie jedna instytucja, jeden człowiek nie jest w stanie zrobić czegoś takiego dużego, wielopłaszczyznowego, jakim była nasza konferencja. Wspólnie można bardzo wiele uzyskać. Nie chodzi tu o konkurencję, ale właśnie o jakieś wspólne działanie dla wspólnego dobra. I to jest taki istotny wymiar tej konferencji.